Ta paczka przybyła do mnie w lipcu 2021 roku, czyli jakiś czas temu. Tym filmem zaczynam nową serię poświęconą koniom, które pojawiły się w mojej kolekcji przed założeniem kanału i nie mam żadnych nagrań z prac nad nimi. Pierwsza w tej serii będzie różowa klacz, która pojawiła się u mnie zupełnie przypadkiem. Była gratisem do czempiona, którego bardzo chciałam mieć i głównie na nim byłam skupiona. O tym czempionie już Wam opowiadałam przy okazji mojego projektu koni zimowych. Nie interesował mnie ten różowy koń. Na początku zakładałam, że jest to pewnie jakiś nowszy model i w ostateczności pójdzie do malowania. Nie interesowały mnie kolorowe, bajkowe konie. Jednak gdy wyjęłam go z paczki, poczułam, że to nie jest nowy koń. Jakość plastiku, malowanie, włosy, nic nie pasowało do nowoczesnych koni Mattela. Po wyjęciu z paczki koń był w dość dobrym stanie. W białych włosach widać było błyszczące holograficzne włókna. Jego kolor, jak widać, jest perłowo-różowy, gdzieniegdzie ma niewielkie zarzucenia. Malowanie nieco uszkodzone zarówno na kopytach, jak i oczy. Zaczęłam się zastanawiać, co to może być. Pierwszy koń, jaki przyszedł mi na myśl, to marcepan z zestawu z saniami z 2001 roku. Ale mój nie miał odmian na nogach i miał inne włosy z błyszczącymi włóknami. Oczy były w innym kolorze, czyli to raczej nie to. Następny był koń z 1995 roku, Barbie Flying Hero. Ten miał różowe włosy z błyszczącymi włóknami, ale znów nie ten kolor. Złote, a nie fioletowe kopyta, choć podobne oczy, ale nie był perłowy. Postanowiłam zapytać innych, mądrzejszych ode mnie, wrzucając zdjęcie mojego konia na Instagrama. I tak dowiedziałam się, że jest to rzadziej spotykana wersja Allegry, konia z 1993 roku i proszono mnie, bym jej nie malowała. Oczywiście, jak tylko do mnie dotarło, że to koń z lat 90., tak od razu się w niej zakochałam i porzuciłam moje niecne plany malowania. Allegra, jak już wspominałam, pochodzi z 1993 roku. W żurnalach Barbie pojawiała się często w towarzystwie innej klaczy, Butterfly, do której jest nawet nieco podobna. Kojarzona jest z lalką Barbie Pretty Surprise, która pojawia się na jej opakowaniu. Występowała w dwóch wariantach kolorystycznych, częściej spotykana jest jej biało-perłowa odmiana, gdzieniegdzie nazywana jest Star lub Star Allegra. Do jej wyposażenia należał czaprak z opalizującą falbanką, różowe podkowy, fioletowe ogłowie z wodzami, cztery spinki z opalizującymi rozetkami i wstążkami i różowe opalizujące siodło z funkcją rżenia. Na siodle znajdował się przycisk, gdy sadzało się na nim lalkę lub po prostu się go wcisnęło, słychać było odgłos rżenia. Dzięki Baltazarowi, którego ogromną kolekcję zabawek możecie podziwiać m.in. na Instagramie, link pozostawiam w opisie, mogę pokazać Wam, jak prezentują się obie wersje Allegry z oryginalnymi akcesoriami oraz jak działa to wyjątkowe siodło. Najpierw ta bardziej popularna perłowa Allegra. Teraz dla porównania obie obok siebie.
Baltazarowi za możliwość użycia jego zdjęć i filmu, na którym widać i słychać, jak działa siodło Allegry. Moja Allegra trafiła na początku do mycia. Jej włosy były widocznie przykurzone. Następnie, jeszcze na mokro, rozczesałam jej najpierw grzywę, a później ogon. Problem z włosami, z tymi włóknami polega na tym, że one bardzo łatwo się wyczesują i łamią. Same włosy bardzo ładnie się rozczesywały i nie były sfilcowane. To, co widać między grzywą a ogonem, to pozostały na grzebieniu odpad. Po wysuszeniu włosy prezentowały się całkiem dobrze, bez puszenia jak w przypadku nowszych modeli. Allegra znacznie przejrzała i zaczęła lśnić. Coraz bardziej mi się podobała. W odświeżeniu zaczęłam od konstrukcji ogłowia. Wybrałam opalizujący srebrny materiał, idealnie do niej pasujący. Do tego dołączyłam koronkę. Zrobiłam jej też ozdoby na grzywę i ogon. Do ogłowia dorobiłam też wodze, częściowo z koronki, z ozdobami z cekinów i jetów.
dostała też różowe siodło. W takiej postaci Allegra poszła w odstawkę i czekała cierpliwie na czaprak. W marcu 2023 roku przy okazji odnawiania bodków przypomniałam sobie o Allegrze. Wyciągnęłam ją ze stajni i podjęłam się uzupełnienia braków w jej malowaniu. Tak wyglądały te braki. A tak wygląda efekt końcowy. Przy okazji powstał też czaprak. Od ostatniego odświeżenia minęło 2 lata, więc postanowiłam raz jeszcze ją umyć. Do rozjaśnienia włosów użyłam szamponu rozjaśniającego. Całkiem ładnie wyglądałaby z fioletem na włosach, tak jak Prietta. A tak Allegra wygląda dziś. Nie lubię tego robić, ale rozebrałam ją częściowo, by zaprezentować ją także na filmie. Tak wygląda po renowacji i już nic więcej z nią nie będę robiła. Tu jest oko, które wymagało większej naprawy. Nie ściągnęłam ogłowia, bo naprawdę nie chce mi się z nim bawić. Wybaczcie. Gdzieniegdzie widać zarzucenia, ale są one niewielkie i nie widzę sensu podejmować z nimi walki. Szef też jest widocznie żółty. Miała odnawiane wszystkie kopyta. Tu znów nie zdjęłam podków, bo nie chcę z nimi walczyć. Jak widać, nigdzie nie ma ubytków. Na wcześniejszych zdjęciach widzieliście, jak te kopyta wyglądały. Dobrze widać, że Allegra jest perłowa. We'll be right back.
Ozdoby z ogona też nie ściągnęłam, bo jak widać nie jest na spince, a na druciku. Gdy robiłam te ozdoby, jeszcze nie miałam wypracowanej metody, jak je robić. Ozdoba zrobiona jest z papierowych różyczek i liści, wstążeczek z koronki, kokardki z jakiegoś tworzywa z brokatem, koralików i tasiemek. Uzda zapinana jest na szlufki. Popatrzmy na grzywę. Dobrze widać te holograficzne, błyszczące włókna. Zobaczcie, jak łatwo włosy dają przerzucić się na drugą stronę, zupełnie inaczej niż u lilki. Od razu układają się bez problemu. Po tym można poznać, że są to włosy starszego konia. Po tej stronie widać, że błyszczących włókien jest znacznie mniej. Jest to strona, na której zwykle była grzywa, więc gdy była czesana, włókna wypadały. Na czubkach uszu też są lekkie zarzucenia. Przekładam grzywę na stronę z błyszczącymi włóknami. Bardzo delikatnie przeczeszam włosy, by się ładnie ułożyły. Tu już widać, jak te włókna się sypią, nawet przy lekkim czesaniu. Oczywiście w ogonie też są błyszczące pasemka. Akcesorium, na które najdłużej Allegra czekała, to czaprak. Powstał on po renowacji bodków na bazie ich czapraków. To znaczy użyłam tego samego szablonu. Na górny materiał nałożyłam tą przezroczystą farbę z brokatą, którą malowałam kopyta bodków. Pod tym różowym materiałem powinien być widoczny wzór w białe kwiaty. Ten czaprak składa się z trzech warstw. Falbanka z jakiegoś materiału typu organza, koronkowa tasiemka, różyczki, tym razem z tasiemki, nie z papieru, koraliki. Spód czapraka jest z bardzo miękkiego, welurowego materiału, bardzo przyjemnego w dotyku. No i troczki z rzepem. Założę jej ten czaprak. Troczki wyszły mi ciut za długie, ale tu chodzi o to, by czaprak się nie zsuwał. Siodło Allegra dostała od Betty, czyli mojej Butterfly, która z nim do mnie trafiła, ale ono kompletnie nie pasowało do tamtego konia, a Allegrze leży idealnie. Siodło to pochodzi od konia z roku 2001 z serii Middle Mares, który nosił imię Koliber. To ten sam koń, którego wspominałam przy okazji filmu o Rexie. Link w opisie, jakby ktoś nie widział. Jeszcze raz sobie ponarzekam, nie lubię zapinać siodeł. Czas na spineczkę zrobioną podobnie jak ozdobę na ogon. Ostatnią rzeczą należącą do mojej Allegry są wodze, zrobione adekwatnie do ogłowia.
zapinane haczykami na kółka uzdy. Tak się prezentuje moja Allegra w pełnym ubiorze. Na koniec tradycyjnie trochę zdjęć z sesji. Najpierw bez ubioru. Czaprakiem, uprzężą i ozdobami. Oraz w pełnym ubraniu. Trawa na zdjęciach plenerowych była dość wysoka, więc kilka zdjęć na płaskim podłożu i białym tle. To by było na tyle. Raz jeszcze ogromne podziękowania dla Baltazara za zdjęcia i film z siodłem. Jeśli interesuje Was temat koników, kucyków i lalek, zajrzyjcie także do niego. Śledźcie też mój kanał, jeśli nie subskrybowaliście do tej pory, to lepiej to zróbcie, bo wkrótce na pewno pojawi się kolejny film o jakimś pięknym i ciekawym rumaku.